Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a to są Bąk Newsy, czyli podsumowanie ciekawszych wiadomości ze świata RC. W dzisiejszym 71. wydaniu Bąk Newsów chciałem wam pokazać trochę więcej informacji na temat Suzuki Jimny od FMS, którego pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Następnie pokażę wam nowy model od Red Cata w skali 1-8, model przeprawowy. Następnie porozmawiamy o odświeżonej wersji Lozi Super Rock Ray. Następnie nowa karoseria od Aplastics, którą jest Subaru Forester, a później teaser czy też zajawka nowej karoserii do Dragsterów od Proline'a. A następnie pogadamy sobie oczywiście o nadchodzących wydarzeniach na polskiej scenie modlarskiej. Zapraszam do oglądania. W zeszłym tygodniu pokazałem wam zajawkę nowego modelu od FMS, jest to Suzuki Jimny w skali 1-12. No i w tym tygodniu mam już trochę więcej zdjęć samego modelu, więc i mogę o nim troszkę więcej wam powiedzieć. Tak jak wspomniałem, model wykonany jest w dość nietypowej skali 1-12, więc nie będzie to typowa baza do budowy czegoś bardzo realistycznego w tej najbardziej spopularyzowanej podziałce, czyli 1-10. Niemniej widać, że producent postawił właśnie na ten realizm i na odwzorowanie samego Suzuki, na którego karoserii oczywiście jest licencja, jak widać. Wszystkie drzwi, bagażnik, maska i tak dalej się oczywiście otwierają. Jak zajrzymy do środka, no to znajdziemy pełne wnętrze z wykonanym kokpitem. Ciekawy producent informuje, że prawdopodobnie odsuwa się również fotel kierowcy, co umożliwi nam zamontowanie tam figurki wsklejem do 12, żeby ten samochód wyglądał bardziej kompletnie. W zestawie dostajemy komplet oświetlenia wykonanego z 15 diod LED, które to mają funkcjonujące kierunkowskazy, światła długie, krótkie, światło wstecznego itd., więc sporo bajerów. Jeżeli chodzi o samo podwozie, to jakoś bardzo dużo informacji nie zostało przekazane. Model napędzany jest bardzo małym silnikiem szczotkowym 180, no ale tego można było się spodziewać po tak niedużej konstrukcji. Rozstaw osi wynosi 187 mm, czyli dobre 13 cm krócej niż najbardziej typowe modele w skali 1-10, tak jak na przykład Axial czy Element. A cena, którą producent przewidział, to jest $250. No i nie jestem do końca, może nie do końca rozumiem ten próg cenowy, no bo podwozie, jak rozumiem, nie jest niczym szczególnie ciekawym, raczej stanowi po prostu jeżdżącą podstawę pod tą dobrze wykonaną karoserię. No ale z drugiej strony płacić $200 za dobrze wykonaną karoserię, ale w skali, która nie jest popularna, no to ja chyba bym się nie zdecydował. Jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie. Kolejna nowość przybywa do nas od marki Red Cat, która być może nie jest szczególnie popularna na polskim rynku, ale co jakiś czas przedstawia jakieś ciekawe propozycje rozszerzające portfolio marki. Tym razem jest to model Marksman i to jest model przeprawowy w skali 1-8, czyli zdecydowanie większy niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Model posiada rozstaw osi 367 mm. Jest to taka trochę hybryda, coś pomiędzy Red Catem generacji 8 a modelem Wendigo, bo jak zajrzymy pod spód, no to właśnie od Wendigo mosty możemy sobie zobaczyć pod tym modelem. Mi one się osobiście całkiem tak wizualnie podobają, wyglądają na dość solidne. Oczywiście w oczy rzuca się karoseria, która nie posiada licencji i wydaje się być lekko niedopracowana, szczególnie kiedy spojrzymy na zdjęcie od tyłu. No nie jest ona szczególnie atrakcyjna, no ale głupio wypuścić model bez karoserii, więc coś musieli wymyślić. Wiadomo, że moda karoseria nawiązuje do Jeepa Willisa, no ale moim zdaniem nie wygląda jakoś szczególnie atrakcyjnie. Ale jest coś, co Red Catowi muszę w tym miejscu oddać i co mi się bardzo podoba, czego inni producenci nie robią. To fakt, że Red Cat od jakiegoś czasu do swoich modeli RTR, czyli gotowych do jazdy, dołącza bardzo sensowną elektronikę, która nie będzie wymagała natychmiastowej wymiany, no bo zazwyczaj w tych modelach gotowych do jazdy w pudełku dostajemy po prostu najtańszą elektronikę, jaką da się znaleźć, żeby tylko coś tam było, a u Red Cata jest inaczej. No i tak w przypadku tego modelu dostajemy silnik od Holmes Hobbies w rozmiarze 550, do tego mamy regulator Hobbywing 1080, czyli taki bardzo popularny i bardzo udany model szczotkowego regulatora do silników szczotkowych. Dołączone jest również serwo o metalowych zębach o sile 25 kg, czyli naprawdę jest sensowny zestaw zasilający siedzi w tym modelu. Red Cat miał też taką wersję modelu Gen 8 wyposażoną w combo Hobbywinga Axe, czyli bezszczotkowe sensorowane, bardzo drogie zresztą combo. No i mi się to podoba mi się, że jeżeli zdecydujemy się na zakup gotowego modelu,
to nie będzie on wymagał natychmiastowych inwestycji, poprawienia tego, co tam dołożyli. Więc Red Cat to jest bardzo fajnie. Kolejną nowością jest odświeżona wersja modelu Lozi Super Rock Ray, wersja druga. Jest to model takiego rock buggy w skali 1-6. Mówię, że nie jest to wielka nowość, bo model na rynku jest już od wielu lat. Ta wersja druga charakteryzuje się tym, że została zmieniona klatka, ona jest trochę bardziej realistyczna i trochę inaczej opracowana w stosunku do poprzedniej wersji. Zmienione zostały też panele, które są przykręcone do tej klatki. No a poza tym wymieniona została elektronika na elektronikę od Spectrum, która teraz jest instalowana we wszystkich nowych modelach od Horizona, więc bez zaskoczeń. No i chyba nic więcej do powiedzenia na ten temat nie mam. Model osobiście mi się podoba, tylko trochę ciężko sobie uzasadnić jakby zakup takiego modelu, bo ani to jest taka trochę hybryda, coś pomiędzy realistycznym modelem, a modelem do baszu, czyli łączy jakby zalety i cechy obu tych modeli, ale również i wady z obu ich wyciąga, bo model nie będzie taki super wytrzymały w związku ze sztywnym mostem z tyłu. Sztywny most z tyłu jest realistyczny, ale on się przekłada na gorsze prowadzenie tego modelu. No i jeżeli ktoś lubi tego typu modele, to widziałem je w akcji, naprawdę robił wrażenie, więc... i jeszcze cena za taki model to jest $900. A Plastics przygotował kolejną karoserię do modeli touring carów czy też do drifterów. Tym razem jest to karoseria odzwierciedlająca Subaru Forestera, więc coś ciekawego, bo jeżeli producent wypuszczał model Subaru, to zazwyczaj była to impreza, no bo to najbardziej ikoniczny model w portfolio marki. No a Forester też jest widywany na ulicach, jest to samochód trochę innej niż te typowe widywane na naszych modelach konstrukcji, no bo nie jest to sedan, czy hatchback, czy jakiś supersport, no tylko taki SUV, czy kombi, coś tego typu. Karoseria ma szerokość 199 mm, dostosowana na rozstaw osi 259 mm, no i sprzedawana jest w formie przezroczystego Lexanu. Dołączone są oczywiście klosze do zainstalowania diod i zrobienia sobie oświetlenia i cena za taką budę to $37. Proline pochwalił się nowym teaserem nowej karoserii do dragsterów. No i z hashtagów z Instagrama można było szybko się dowiedzieć, jaki to model samochodu będzie, a będzie to Ford Pinto. No i wydaje mi się, że to bardzo odważny i nietypowy ruch ze strony Proline'a, no bo nie jest to jakiś ikoniczny muscle car jak Camaro czy Mustang, więc odważny ruch ze strony Proline'a. Z drugiej strony samochód ten widziałem gdzieś w internecie z takim wielkim wystającym blowerem czy też superchargerem i samochody te pojawiały się na wyścigach na 1/4 mili w Stanach, jak chyba zresztą wszystko. Samochodzik jest ciekawy. Jeżeli chodzi o oryginał, no to był to samochód stworzony trochę przez księgowych, no bo Ford chciał, on powstawał w dobie kryzysu i Ford chciał jak najtańszy samochód stworzyć po prostu dla swoich klientów. No i wymyślili to Pinto. Niestety przeoszczędzili na takiej ilości elementów tego samochodu, że on między innymi w jakiejś gazecie pojawił się artykuł, gdzie on był opisywany jako grill dla 4 osób, ponieważ zbiornik paliwa był zainstalowany bardzo mocno z tyłu, tak żeby powiększyć przestrzeń bagażową i przy uderzeniach ten zbiornik paliwa zwyczajnie się zapalał, bo też przeoszczędzono na jakichś uszczelkach i osłonach. Więc konstrukcja na pewno z historią warto sobie poczytać na ten temat. No i ja się zawsze cieszę, jeżeli pojawia się coś nietypowego, a tak jest w tym przypadku. A jeżeli chodzi o nadchodzące imprezy, no to w ten weekend oczywiście zapraszam Was na 4. rundę Mistrzostw Polski Offroad do Wolsztyna. Ścigać się będziemy od soboty przez cały weekend. Zapowiada się dobra pogoda, widzę, że tor już jest wymuskany, wyszykowany i tylko czeka na nasz przyjazd. To już wszystkie nowości na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś ciekawego. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co sądzicie o takich nietypowych propozycjach jak właśnie Ford Pinto od Proline'a. Swoją drogą w ten weekend odbywać się będzie Axial Fest, więc Axial wypuści jakiś nowy model, bo zawsze tak jest. Więc też jestem ciekawy, co nowego od Axiala się pokaże. A tymczasem bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło i życzę Wam udanej reszty tygodnia. Do zobaczenia. Wasz Bąk.